Hey, what's up everyone? My name is Rambo and welcome to the next episode of Brawl Stars. Sorry, Legendary Brawl Stars. Today, odcinek, chapter, is English language, never ever be apart. Justin Bieber, co ty powiedziałeś? Witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars, ale to legendarni zadymiarze. Czyli moi drodzy, dzisiaj zrobimy sobie road to wszystkie mapki, ale możemy zagrać wyłącznie legendarnymi zadymiarzami. Jest to mega fajna opcja, ponieważ przypomnimy sobie nasze skille, jeśli chodzi o Kruka, Leona, Draco, Cordeliusza, w sumie tych wszystkich legendarnych. Dobrze mi się wyłącznie gra Amberką, także mogę nią grać i grać na każdej mapie. A tymi czterema artystami, wręcz bym powiedział, pterodaktylami, ziomeczkami i toxic gameplayerami, to już tak wiecie. Dlatego dzisiaj robimy to, dopasowujemy do każdej jednej mapy jedną postać. Generalnie mam ich 5, a map jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tego nie przemyślałeś. Czy to znaczy, że muszę kupić dwóch legendarnych zadymiarzy? Nie ma takiej opcji, chociaż sprawdź. Ty, niedużo mi brakuje. Dobra, mogę to dla was zrobić i dzisiaj kupimy jedną legendarną postać. No nie, dobra, powiedziałeś, to trzeba zrobić. Dobra, w każdym razie zaczynamy od zbiorów klejnotów. A zbiory klejnotów 5x5 spróbowałbym sobie. Właśnie, nie wiesz. Może Leonikiem, pyk, lecimy. A właśnie, nie wiem czy widzicie, na pewno widzicie, bo to się aż rzuca w oczy. Mam rangę numer 3 złoty. 3 złote ludzie mam. I brakuje mi tak niewiele, żeby być w diamentowym. Ale ja naprawdę się tak wkurzam, jak gram na tych rankingowych, że to nie może być na odcinku, chociaż może zobaczymy, może jakiś tam bonusowy będzie. Lecimy, zbiorę klejnotów Leonikiem, nie pamiętam już jak nim się gra, wiem, że on rzuca te pojedyncze fajne takie, ty się po piąte. Dawaj Leonik, pokaż na co cię stać. Pierwszy raz w ogóle gram zbiory klejnotów 5v5 w ogóle, teraz do mnie to doszło, patrz tutaj. On też mocny, mocny są. Dobra, na szczęście nie jest to knockout, można iść dalej. Leonik, pokaż na co cię stać. Zobacz, tu bieszczą pingwina. Pięknie. I zobacz, teraz robisz tak. I mamy niewidzialność. To na zbiory klejnotów jest dobre. Właśnie, przecież my niewidzialność mamy. Oj, pierunie! No. Patrz, teraz bierzesz niewidzialność i uciekasz z klejnotami. Ojen, ale to jest dobre. O matko sałatko. No wam powiem, że Leonik to był dobry wybiór. Wybiór! Wyborowy wybiór! Uciekaj! Uciekaj! No nie, tak niewiele brakowało, żeby Steve'a. Ile tu klejnotów trzeba? 20! Dobra, jednego mamy. Teraz tego pana. Można, możemy mu pomachać, pozdrowić, ale to on nas wykluczył. Nie martw się, Maćku, lecimy. 10 diamentów, musimy chronić naszego buza. Idziemy po 3 kolejne diamenty. Ja już sobie nie da tak w kaszę tutaj dmuchać. Nie mamy jeszcze 20. Dawać, obronię was, moi kochani. Trochę się rzuciłem za bardzo. 13, nie, ja je biorę. Ty, wziąłem niewidzialność. Czemu mnie kliknęli? Ja cię kręcę, drużyna. Czemu on się w ogóle rzucił na nich wszystkich? Co to miało znaczyć? Dobra, trzeba iść odrabiać. A ziomek nam kampi w krzakach, nie? 5 diaksami, w sensie klejnotami. Dobra, dawajcie ją. Patrz, robisz tak? No dawaj ją i teraz! Jest! Nie wiedzieli, gdzie jestem. Chyba musieli mnie widzieć wcześniej. Aha, bo ktoś z was mi kiedyś pisał, że jak jestem za blisko wroga, to wtedy mnie widać cały czas. No chłopaki, no co, ja sam tutaj nie ugram, no. Nie bądźcie bebokami. Beboczki! 5 sekund, to już nie zdążę chyba. Patrz. No daj, tyle HP miał! Nie ma, ale mam wrażenie, że bardzo lamię, bardzo wyśmienicie. Ja cię kręcę. Dobra, i patrz, robimy niewidzialność i zraszujemy u nich typka. Od tyłu jakoś. Czemu on mnie widział? On mnie widział! Widział mnie! Ale żeś to zrobił, mociek! No i cóż, koniec rozrywki. Nie wiem, mam wrażenie, że to była tak słaba runda w moim wykonaniu. Teraz wybierzemy sobie... Aha, pierwszy tryb. Starcie zagramy. Uwaga, uwaga. Dobra, tutaj wylosujemy. Leo, ty już byłeś, ty już miałeś swoją szansę, pokazałeś, że dzisiaj bez formy jesteśmy. Dobra, weźmy Cordeliusza. O matko, musimy iść w sam środek. Patrz, lecimy tutaj. Pyk, 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 oj, są lepsi niż myślałem. Dobra.
Dobra, pyk, pyk, pyk. Dobra, mamy jednego, super. I idziemy sobie po beczułkę teraz na dole. No i już będzie G, to już jest easy win. Dawaj mordeczko. O nie, tam gdzieś jest skampiony El Primas, ja tam nawet nie podskakuję, nie? Sorry, ale nie mam psychy do El Primasa. Ja, jak jestem obok Primasa, to nagle... No właśnie, panika gaming. No i dupa. I co ja mu teraz zrobiłem? Coś mu zrobiłem? Primas! Jest! W sensie smutno mi, przykro, ale dobrze, mamy to. Ależ teraz się okazaliśmy mistrzami. Zapomniałem i się zagadałem. A tak blisko było, ja ci kręcę. Maciek, skończ pajacować, zacznij grać. Zadymkę fiu fiu, moi drodzy, kimś na krótko. A spróbujmy Draco Draculaskiem. Ja dalej myślę, jakiego zadymiarza dzisiaj kupić. Nie mam pojęcia, naprawdę. Dobra, jesteśmy tutaj coś jesteśmy na pewno. Da, dupili nas. No, kącik tu próbował, ale nie ma tak łatwo. Wydupiam. Nie, no przypał dzisiaj totalny, Mociek. Weźże coś, zacznij grać. Bo naprawdę, jak ty chcesz do tego niebieskiej rangi dojść w rankingowym, no to musisz zacząć grać. Za chwilę znowu będę mnie wyzywać, że ktoś mnie boostuje. I nie dziwię się wam, że tak myślicie. Jaki street na oczach? Nie, może z palcem mam coś nie tak. Dobra, mamy to, super. Teraz podam ci, podam, spokojnie, podam. Na razie nie trzeba. Ja naprawdę mam coś nie tak z głową. Nie wiem jak to wytłumaczyć. Myślałem po prostu, że przez kartony chyba przejdzie. Mam piłkę, mam to, ja mam piłkę. Dobra, uciekamy. Patrz, bokiem. I jaką już tutaj zrobiliśmy, patrz i podanie i bierzesz tego. I ja jestem dobrym asystentem, ale strzelcem nie za bardzo. Nie mieliśmy trzeciej postaci, niestety było ich więcej, ale dobrze, jest jeden. Dobra, mamy to i teraz patrz, bierzesz tak, bierzesz tego poko, bo się kozaczy. Co on tyle HP miał? Co wy tyle HP? Ja was leczyłem? Też nie chcę się wierzyć. Mamy to, epitet! Jako, że zbiorę klejnotów już graliśmy, a możemy 5 maksymalnie zagrać. Przepraszam, 6, bo jednego zadymiarza dokupimy. To teraz, no nie, gorąca strefa i amberka. To są dwie rzeczy nierozłączne, nie? O nie, mają KitKata. Dobra, lecimy. I patrz, ja się nie boję, bo robię tak i nadupiam. Nawet na ślepo i robię tak. I mamy już przejęte praktycznie pozycje. Bo zobaczcie, jesteśmy już w strefie i się nalicza. I teraz lecimy. No amberka tutaj na start jest z kozakiem. A KitKita, co ty tutaj będziesz skokować? Ale ktoś z nich mocno nadupia. Ej, no był niewidzialny! Co to za postać? Nie wiem, mam wrażenie, że mają mocny team, nie? Ja cię kręcę, a jeszcze tak wychwalałem Amberkę i... Oni mnie tak dojeżdżają, że to masakra. Naprawdę nie pamiętam, kiedy tak słabo grałem. Człowiek bez formy. Może ja zapomniałem, że tu takie dobre poziomy, już levele. Ten kot będzie się tu na nas rzucać. Dobra, biorę to. Mówiłem, że będzie kot. Nie no, złoili nas na kwaśne jabłko. Masakra. Jedna wygrana i jest to jeszcze dzięki jakiemuś epitetowi. Czy kruk na knockout, wiecie co? Myślę, że kimkolwiek i gdziekolwiek bym zagrał, tak dzisiaj by nie wyszło. Chociaż nie poddajemy się. Głowa do góry i lecimy. Dobra, nie rzucamy się tak. Pamiętaj, Maciej, że to jest knockout. Domin! Pięknie! A nie. Nie, jest nie. O nie. Patrz, idę z drugiej strony, taktycznie ich rozbrajamy. I patrz, tego już nie ma. Ol, dobra, dobrze strzela. O, ja myślałem, że to mój, co ty ślepy, okulary załóż, chłopie. No nie, jaki przypał dzisiaj jest normalnie. Ciśnięcie mnie w komentarzach, naprawdę. Jak widać, zadymiarze tu nie grają. I patrz, bierzemy tego, ale mam słabe te hity. Dominik, w tobie nadzieja, walcz! Pięknie, zresp się, super. Jest! Brawo, Dominik! Piękny jesteś! Wyczekajmy dobry moment. Nie rzucajmy się na razie. Patrzcie, biorę ją! Mam cię! Jest! Uciekłem jeszcze! Super, Mociek! Ale żeś teraz ją dojechał! Piperkę! Gdzie se las? I mamy to! Cóż za comeback! I co, mówiłeś, że źle grasz dzisiaj? Owszem, źle grasz, Maćku, ale jest lepiej niż przypuszczałeś. Super! Mamy dwie wygrane! Na 5! Nie wiem, czy jeszcze czym chwalić. Najprawdopodobniej nie. Ale mamy szansę na połowę, ludzie. Ponieważ teraz kupujemy legendarnego zadymiarza, którym będzie... No muszę sobie jakoś poprawić humorek.
prawda? Spike'a mogę już odblokować! Sarumbiście! Spike, witamy cię w naszym składzie. Miałem cię wcześniej kupić, ale jako tako nie było okazji. Witam cię, kaktusiku, w naszym składzie. Spike, nowy zadymiarz! Legendarny! Już mamy 6 na 11. Ponad połowa. I teraz tak, którego zadymiarza wybieramy na następnego? Co to jest Bonnie? Ale piperkę bierzemy, ludzie. Ja tutaj się nawet nie zastanawiam. Bierzemy piper do dzieła. No i tak, drogi Spike'u, to ja mogę powiedzieć. Przetestujemy cię na zbiorze klejnotów. I teraz pu. A to ty takimi kaktusikami rzucasz. No tak, i patrz, bierzesz tego. Oj, mocne hity ma ten Spike'i. A ty gdzie się tutaj rzucasz? Dawaj, bierzemy go tutaj, bambuko, super. A jaki mamy super strzał? Fajne igły, kolce, to się przyda. To by było dobre na gorącą strefę. Dobra, Spike'i, zdaje mi się, że się chyba polubimy. Dobra, bańkę w sztańkę tutaj trzeba wyjaśnić, bo się pruje tymi bomblami. I co ona robi? Co ten ziomek robi? Chłop się zbingował! Internet z beczki? Ty, no coś się dzieje niedobrego z tą bańką, z tańką. Może internet rzeczywiście zobacz, albo gorszy dzień. Ty, ale jest wyrównana walka w ogóle. Z czego ja dostałem? Ach, z latających. Ta łeb mi spadło, dobra, i zobacz, bierzesz tak. I oni nie widzą. Czemu on nie wziął wszystkich klejnotów w ogóle? Zostawił nam ziomeczek, czajcie? Dawać go! Jeszcze na banie dostałem, dawaj go, dojeżdżaj. Jest! I wracaj. Dobra, teraz nasze odliczanie, idziemy pomóc drużynie. Super, fajnie se ten 20 radzi. I super, i mamy to. Brawo, brawo team. Także mamy Spike'a, ja na Spike'a poświęciłbym dużo więcej czasu w następnym odcinku, ale w tym chcę zrobić jeszcze jedną rzecz, której się trochę boję, ponieważ dzisiaj nie mam totalnie formy, a uwierzcie, że czasami się zdarza i chciałbym zagrać rankingowy, jako że idę do tej trzeciej diamentowej rangi, ale tu się tak wkurzam. Dobra, dzisiaj jestem oazą spokoju, jestem nastawiony na to, że prawdopodobnie mi nie wyjdzie, ale zawsze gdzieś tam z tyłu głowy wiara jest. Wiara i nadzieja czynią cuda. Zadyma, El Primas, jest to do zrobienia. Dawaj, Primas, robimy to. Kurczę, jak ja bym chciał być w diamencie, lecz nie wyobrażacie. Co prawda, nawet jakbyśmy wygrali tą rozgrywkę jedną, to ona nie da nam bezpośredniego awansu do diamentowego, ale będę zawsze bliżej, tak? Nie będę bliżej. No i super, zadymki już nie ma, Primasa nie ma. Drugie podejście. Knockout. Ojejciu, czym ja mogę knockout zagrać? Najbezpieczniej by było, jakbym Mike'em zagrał albo Amberką. A dobra, a spróbujmy Primasem. O nie, tu jest przecież na krótko, tak? Ale zdupcyłeś, mocik, przecież mini Mike i Piper. I o nie, będziemy tak rozgromieni. Chociaż tu nie jest aż tak na krótko, jak myślałem. Dobra, odstraszyliśmy Majka. No nie, za chwilę jeszcze nie będzie tych barier, to mamy przerąbane. Chociaż może jakoś tak ty... Aha, sam zostałem. No ja tu nie mam szans teraz samemu, jeszcze bombę tutaj. To był najgorszy pomysł wziąć Primasa na tą mapę, Boże kochany. Dobra, trzeba ich dojechać po prostu. O, żeś dojechał, mociek. Nie, no tutaj... Damy radę! Uciekał, ależ unik! Już nawet nie uciekałem, nie? Bo wiedziałem, że nic z tego nie będzie. Boż, ależ błąd. Ale dobrze, nie wkurzam się, bo się nastawiłem, ale spróbowałbym jeszcze raz. No i spadłem właśnie z rangi. Lecimy, może się uda. No bo tu już jest mocny ten poziom, kurczę, nie? O, tutaj nie trafili we mnie, biorę piłę i patrz, i lecę. Oj. No nic z tego by chyba nie było. Chociaż dobrze, bo daleko piłkę im podałem. I lecimy teraz wspomagać naszych. Aj, Edgar nie dał rady niestety. Ale patrzcie, jest jeszcze Iron, trzyma się w grze. Dobra, super się trzyma chłopak. Podał mi piłkę, fajny kolega, fajny. Aj, już trochę panika, panika gaming. O, teraz będzie git, bo rozwaliliśmy im kartony przy bramce, więc można strzelać z dystansu. Dobra, let's go, patrz, nie ma cię. Ale żeś dał, ja, najgorzej, to było najgorsze i tak nie róbcie, ludzie. Pięknie, Iron, dobrze, że mam w drużynie takich ludzi jak ty. Cieszę się, byczku, Iron, że jesteś. O, patrz, no, tutaj chcieli mnie podejść. Ale zobacz, mamy piłkę. Podaję tam. A ich rozdupcam. To jest moja najlepsza taktyka, że wydupiam piłkę. Masz! Chociaż czekaj, 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 czekaj. Aj, odbiło mnie pan! Gdzie jest piłka? Przecież co się wydarzyło?
Co się wydarzyło? Czemu ja piłki nie miałem? Ktoś mi ją wybił? Ale dobra, my przejęliśmy, brawo. W sensie moja drużyna przejęła już tak. Maciek sobie nie dodawaj. Dobra, będę cię chronił, Ironku. Patrz, biorę tego. Dobra, ten tutaj coś się próbuje, się kozaczy. No i to kozaczył. Dobra, zrobiłem tyle co mogłem. Przytrzymałem troszeczkę tą piłkę, ale jestem skupiony, no bo mówię wam, że już na tych kurcze rankingowych to ja się skupiam w 100%. Chociaż nie było tego widać po ostatniej rundzie. Grałem jakbym chciał, a nie mógł. I zobacz, kruczek tutaj będzie nam. Oj. Dobry ten kruczek, jak jest ulepszony, to on jest dobry. Idę, idę, patrz, 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 patrz. No gdzie ty mi podałeś, ty na dobieg, jakoś dziwnie. Mordeczko, aj. Ale dobra, mamy to, brawo. No i witam ponownie w Złocie 3. Walczę zaciekle między odcinkami o to, żeby dostać się do tego diamentowego. Jest bardzo ciężko. Wesprzyjcie mnie w komentarzach, bo widzicie, że moja forma, nawet szkoda o niej gadać. Zostawcie łapeczkę w górę, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, bless.